7 maja w sobotę po mszy świętej o godzinie 8 w Górnym Kościele rozpoczęliśmy konferencję poświęconą stuleciu utworzenia administratury apostolskiej w Gdańsku. Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele Uniwersytetu Gdańskiego oraz Muzeum Stutthof, przedstawiciele IPN-u, a także moja skromna osoba, która naświetla całą problematykę. Konferencja połączona jest także z wystawą poświęconą błogosławionym męczennikom gdańskim. Wystawę przygotowała pani Joanna Olbert z Akcji Katolickiej w Gdańsku. Całość konferencji to przede wszystkim bogactwo różnego rodzaju świadectw historycznych, opracowanych źródeł związanych z naszą archidiecezją. Dodać trzeba, że powstanie administratury apostolskiej w Gdańsku to fundament naszej archidiecezji. Powołano bowiem biskupa, który został pierwszym biskupem gdańskim, a także założono struktury, a więc powstał sąd duchowny biskupi, powstała kuria biskupia, a także ze swoim kanclerzem, kolegium konsultorów, a więc kiedy już powstała samodzielna diecezja, to wszystko już było gotowe. Pragniemy więc o tym fundamencie, bo jak Chrystus powiedział, budujemy na skalę, pragniemy więc o tej skale, którą stało się powstanie administratury, dzisiaj dowiedzieć się jak najwięcej. Tak się składa więc, że jestem jako ten, który rozpoczyna dzisiejszą konferencję i naświetli całą problematykę, aby potem już następni mogli wejść niejako w ten temat dla nas znany. Pierwszy z trzech zaplanowanych wykładów wygłosił gospodarz tego wydarzenia, ksiądz kanonik dr Leszek Jarzdzewski. Szczegółowo przedstawił on sytuację geopolityczną na Pomorzu w okresie, kiedy doszło do utworzenia administratury apostolskiej w Gdańsku i reorganizacji struktur kościelnych. W sposób kompetentny, a zarazem interesujący, mówił o powołaniu pierwszego biskupa gdańskiego Edwarda O'Rourke. Stolica apostolska w osobie papieża Piusa XI wybrała osobę, która była spoza kręgu jednej, jak i drugiej strony. Papież okazał się wolny od tych nacisków i wybrał osobę, która pochodziła z kręgu również zróżnicowanego narodowościowo. A więc został nim Edward hrabia O'Rourke. Nominacja została wydana przez Stolicę Apostolską w dniu 21 kwietnia 1922 roku. Jako administrator apostolski przybył do Gdańska pod koniec kwietnia. Właściwie mówiąc, musiał budować wszystko od podstaw. Musiał dokonać organizacji struktur nowej administracji, która miała się w przyszłości stać diecezją. Powołał więc kolegium konsultorów na czele z księdzem Antonim Zawadzkim, powołał kurię biskupią, której pierwszym kanclerzem został ksiądz Teodor Maćkowski, sąd biskupi, którego oficjałem pierwszym został ksiądz Emil Moskie, proboszcz parafii świętej Brygidy. Dokonał także reorganizacji struktur diecezjalnych, to znaczy ustanowił dwa dekanaty. Gdy powstała diecezja gdańska w 1925 roku, wtedy dopiero biskup Edward O'Rourke przeniósł się na stałe do miejsca przy katedrze oliskiej, miejsca pocysterskich budowli, które pozostały po kasacie cystersów. Edward O'Rourke władał doskonale językiem polskim. Tym językiem się posługiwał, rozmawiał, spowiadał, czuł się Polakiem, o czym świadczy fakt, że po opuszczeniu diecezji gdańskiej zrezygnował z obywatelstwa wolnego miasta Gdańska i przyjął obywatelstwo polskie.
Zmarł w 1943 roku w Rzymie. O tym, z jakimi problemami borykała się Polonia Gdańska w czasie szalejącego w wolnym mieście niemieckiego nazizmu, jak funkcjonowało duszpasterstwo polskojęzyczne w diecezji gdańskiej, mówił profesor doktor habilitowany Bogdan Szanowski z Uniwersytetu Gdańskiego. Trzecim prelegentem była przedstawicielka Gdańskiego Instytutu Pamięci Narodowej, pani Anna Dymek, która przedstawiła kwestie własności kościelnych w roku 1922 na przykładzie Szpitala Mariackiego w Gdańsku. Konferencja zorganizowana w setną rocznicę powołania administratury apostolskiej w Gdańsku, jak podkreślił ksiądz dr Jarzdzewski, pozwoliła uczestnikom tego wydarzenia nie tylko szczegółowo poznać fakty sprzed wieku, ale także zdać sobie sprawę z tego, z jaką solidnością tworzone były fundamenty gdańskiego kościoła, który wydał tak wielu znakomitych kapłanów i siostry zakonne, a także oddanych wiernych, spośród których wielu wyróżnionych jest za działalność pro ecclesia et populo, dla kościoła i ludzi.